Mi przemysł agro, powiem szczerze, kojarzy się z nowymi technologiami, ale nie w każdej dziedzinie. Jakie nowe technologie pomagają rozwijać ten segment? Ja myślę, że biotechnologie, czyli połączenie biologii i technologii, połączenie badania mikroorganizmów, badania roślin i budowanie też urządzeń, które mają to badanie przyspieszyć. Ja od dawna mówiłem, że w ogóle lubię podkreślać, że interdyscyplinarność tutaj odgrywa dużą rolę. Jakieś przykłady zastosowania nowoczesnych technologii, które już dzisiaj pomagają zwykłym rolnikom? I tutaj myślę, że warto wspomnieć o tym, co robimy my tutaj. Oznaczamy mikroorganizmy w próbkach roślin, które do nas spływają od rolników i na tej podstawie już dzisiaj mogą oni planować zabiegi środków ochrony roślin, nie podchodząc do tego w ciemno, tak jak było do tej pory. Korzyści są dla rolnika ekonomiczne, bo nagle się okazuje, że z tej maksymalnej dawki, którą musiał stosować zapobiegawczo, robi się dużo niższa. Ale właśnie lubię podkreślać, że to jest przede wszystkim korzyść dla konsumenta i to jest globalna sprawa. Warto powiedzieć też o generalnie takich nowoczesnych technologiach, które powodują, że można oceniać zdrowotność roślin. Bardzo mi się podobają technologie, dzięki którym na przykład z dronów, czy też za pomocą technologii związanych z satelitami, można oceniać, co się aktualnie dzieje na polu, bo one też ładnie współgrają z tym, co my robimy, bo my z jednej strony oceniamy mikroorganizmy, czy one już są na roślinach, czy będą powodowały choroby, natomiast oceniając kolor chociażby, czy inne parametry takiego całego pola, jesteśmy w stanie stwierdzić, czy mikroorganizmy już nie spowodowały jakichś szkód, albo czy na przykład w którymś części tego pola coś się nie dzieje. Jak ta branża może wyglądać w przyszłości? Czy na polach pojawią się roboty? Myślę, że tak. Bardzo mi się podoba taki film. My mieliśmy przyjemność współpracować z takim filmowcem ze Stanów Zjednoczonych, który właśnie stworzył taki krótki film dotyczący rolnictwa spersonalizowanego, gdzie pokazał taką pełną automatyzację, która może się za chwilę w rolnictwie wydarzyć. Uważam, że to się wydarzy, że takie roboty jak Labon Chip, który budujemy, takie roboty jak drony, czy też autonomiczne pojazdy, które będą wykonywały określone czynności, spowodują, że w rolnictwie będzie mniej miejsca na błędy.